parszę czwartą Wajera, co się tłumaczy na ukazał się. Czasy Abrama, Abrahama. Mamy tutaj dużo takich kolorystycznych opowieści, w sensie malowniczych. Też są ekranizacje tego. Warto też sobie przeczytać, już wspominałem poprzednio, zwój, księgę, książkę Jaszera. Niektórzy domniemują, że o niej jest wspomniane jako Księga Sprawiedliwego. Jako informacje też ten czas Abrama jest opisany, też różne, dlaczego Sara zmarła, takie no, jako informację ciekawą w tym znaczeniu, rozszerzającą trochę to, co tutaj mamy opisane, bo tutaj niektóre rzeczy są bardzo skrótowo ujęte. Dobrze, co byśmy mogli dzisiaj w kontekście tego tematu przeczytanego, tej parszy, czyli rodzaju 18 rozdział do 22 rozdziału, ciekawego powiedzieć. Zastanawialiście się może kiedyś tutaj w rodzaju 18, werset 19, 20 w zasadzie jest coś takiego napisanego, że skarga na Sodomę i Gomorę. To jest 20 werset, 21. Chcę zatem pójść i zobaczyć, czy rzeczywiście dopuścili się tego wszystkiego, co zawiera skarga na nich. Zastanawialiście się, kto tą skargę wystosował? Kto mógłby? No bo nie mamy jakby pewności, kto. Mamy skargę. Pokrzywdzeni przez mieszkańców tych miast. No tak. A głównym pokrzywdzonym to kto mógł być? No, wielu ich było. No, no najprawdopodobniej Lot. Lot to nie był głównym pokrzywdzonym, bo sobie tam dobrze mieszkał. Natomiast byli przychodnie, inni ludzie, ale których krzywdzili, a przykładem był atak na tych aniołów, których uważali za ludzi. No tak, no. Tak, dlatego tutaj pewności nie mamy, kto dokładnie. No, ktoś, kto znał przede wszystkim Stwórcy, tak? Wiekuistego. No, Lot słyszał przynajmniej od nim, od Abrama. Słyszał. Ja może, jeśli mogę, to tak? Powiem tak. Krzyk Sodomy i Gomory jest wielki i tutaj komentarz rabiniczny mówi tak. Daje kilka możliwości. Jest to krzyk buntu Sodomy przeciw Bogu lub krzyk spowodowany jej przemocą wobec niewinnych, albo krzyk bluźnierstw, albo krzyk skrzywdzonych ludzi, krzyk prześladowanych, błagających o wyzwolenie. Więc no, trudno powiedzieć i nawet sami rabini, którzy to wiele badali, różnie interpretują. Bo o tym krzyku mówi 19 rozdział 13 werset, tak? Gdyż donośny krzyk na mieszkańców w domyśle dotarł aż do samego Jahwe. To tam jest o tym krzyku mowa, natomiast tutaj mamy jako ogólnie skarga, tak? Na te miasta. Bo tak się też zastanawiałem, bo my w dzisiejszym świecie pewne rzeczy jakby przyjmujemy za oczywiste, te złe też. Niekiedy, no, dzieje się i jakby to jest codzienność, można powiedzieć, już w pewnym sensie. Oczywiście są jakieś zdarzenia bulwersujące i wtedy wszyscy są zbulwersowani, ale pytanie, czy nie powinniśmy tutaj za tym przykładem wznosić okrzyki, czy głos ogólnie na tą nieprawość, która się dookoła nas dzieje? No bo dziękujemy Bogu, prosimy Go o coś, tak standardowo. No tylko pytanie, czy jesteśmy poza tym miastem, żebyśmy przypadkiem nie zginęli, jak przyjdzie kara na nie?
No to jest inna kwestia, też za chwilę poruszymy, bo tutaj ta rozmowa Abrahama z zwiastunem, jak to się tam stwórca wypowiedział. No ale czy sam, bo też jest taka kwestia, co on na myśli, bo wszyscy chcą jak gdyby tego nowego świata, nowego porządku Bożego, nowej ziemi, sprawiedliwości i tak dalej, ale to chcą tak ogólnie, ale jak ja się dopytuję czasami, to tak naprawdę nikt tego nie chce. Tak naprawdę, tak w głębi serca, każdemu jeszcze jest tak w miarę, ma jakąś pracę, jakiś, taka generalnie taka krzywda się nie dzieje, żeby to już człowiek chciał, żeby się to wszystko skończyło. Oczywiście w ogólnym znaczeniu chce, ale tak naprawdę to w jakiejś odległej przyszłości, gdzieś tam, nawet ci, co mówią, że już Chrystus przychodzi, już, to ja zauważam, że tak w głębi serca, bo jeżeli to się wiąże z zagładą nieprawych, w tym może członków naszej rodziny, bliskich, to już nie wygląda tak kolorowo. Nie wygląda tak ładnie. Dlatego jak to się głębiej zastanowić, no to no, mówią ludzie wierzący, że tak, jak najbardziej, ale jak się zastanowić głębiej, tak rzetelniej, to w głębi serca nie za bardzo tak czują. O tym sprawiedliwym, to mamy rodzaju 18:25. To jest taki wymowny werset, przekład poznański tłumaczy tak. Nie może to być, byś miał tak postąpić, że zabijesz sprawiedliwych razem z grzesznikami, żeby podobny był los sprawiedliwych i grzeszników. Nie może to być. Czyż sędzia całej ziemi nie miałby wyrokować sprawiedliwie? To Abraham tutaj wypowiada się i słusznie się wypowiada. Czyli zobaczmy, tu jest pewna wytyczna, że Stwórca nie zniszczy jakiegoś miejsca, gdy jest tam choć jeden sprawiedliwy. I to jest zastanawiające w kontekście dzisiejszych różnych wydarzeń, jakieś tsunami, trzęsienia ziemi. Pomyślmy sobie. Jakieś... Nie mamy czekać, aż nie będzie żadnego sprawiedliwego? No, na to tak wskazuje. Że w tym miejscu raczej nie ma. No bo tu jest w kontekście zniszczenia miast, dużej populacji ludzi. Jak na tamte czasy, tak? Bo to trzy miasta, z tego co pamiętam, zginęły. Bo takie Trójmiasto to było. Trzy obok siebie. Bo tu Sodomę i Gomorę mam wymienione, a tam podobno jeszcze trzecie było. Jakieś miasto. Ja się zastanawiam nad tym i patrzę na to i no, biorę to pod uwagę, że Stwórca Lota wyprowadził z takiego miasta, czyli nie zniszczył tych miast, zanim tego sprawiedliwego jednego nie wyprowadził, w tym wypadku troje, tak, czworo. Mnie taka sprawa zastanawia. I patrzę, co dzisiaj się dzieje w różnych miejscach, jakieś tajfuny, gdzie przechodzą coraz częściej przez południowe, wschodnie Stany Ameryki Północnej i inne miejsca. Tak jak mamy, dobry przykład jest Pompeje, gdzie wybucha wulkan, tak? Całe miasto ginie. Poczytajcie sobie, co tam się w tym mieście działo. To jest dosyć wymowne zdarzenie. Nie tak odległe. Że nawet kobiety i dzieci tam poumierały? W Pompejach, tak? Tak. Tak, no całe miasto. Wszyscy, no, którzy tam no, nie zdążyli uciec stamtąd. Lub bagatelizowali, tak? No, jeśli w ogóle ktoś zdążył, bo chyba nie zdążyli. Czy ktoś zdążył?
No tam tylko była ucieczka jakimś statkiem, tak? Z tamtej wyspy. Bo to chyba wyspa jest, tak, Kleszku? Tak, tak. Znaczy to nie jest wyspa, to jest na lądzie w pobliżu dzisiejszego Neapolu. Aha, okej, okay, to nieważne. Myślałem, że to wyspa. No może tam jakieś nieliczne osoby się uratowały, no trudno powiedzieć, tak? Jakiś ktoś, kto tam na obrzeżach jakiś mieszkał, to może udało mu się uciec. W końcu całe miasto zostało zasypane. Tu kiedyś wspominałem o Lizbonie. 1755 chyba rok. Twojak mówił 63. Jak? 1733, ale nie twierdzę z całą pewnością. No ja też nie pamiętam dat, trochę mam, nie mam pamięci do dat. No to było trzęsienie ziemi od ileś tam kilometrów od brzegu, które spowodowało tsunami, czyli najpierw od trzęsienia ziemi miasto zaczęło się burzyć, a to był 1 listopada, też wymowny dzień. Za chwilę przyszła fala tsunami, później ogień zaczął trawić całe miasto i złoczyńcy, którzy przez trzęsienie ziemi uwolnili się z więzień, zaczęli plądrować, gwałcić, zabijać mieszkańców. Czyli można powiedzieć, 4 plagi na to miasto spadło jednego dnia, można tak powiedzieć, katolickie. 1 listopada. Też jest zastanawiające. Czy... A... Nie słychać? Słucham? Niech coś nie słychać było. Chciałem zadać pytanie, czy Awram był prorokiem? Był. Gdzie o tym mamy napisane? 20 rozdział, 7 werset. Księgi Rodzaju. 27 werset, bo on był prorokiem. Mojżesz też jest nazwany prorokiem, dlatego też często o tym mówię, że prorok to nie znaczy ten, który przepowiada stricte przyszłość. Prorok jest to szersze określenie, które wskazuje na człowieka, który mówi o Bogu, o Stwórcy. Czyli każdy, kto mówi, jest, można nazwać go prorokiem. Czyli jak mówi kłamliwie o Stwórcy, czyli że jakieś 2-1 równa się albo 3 równa się 1, no to ten prorok wtedy zaczyna być, podlegać pod 5 Mojżeszową, 13 rozdział, czyli trzeba go sprawdzić. Mówi o innym Bogu. Ja bym powiedziała, że nie tylko mówi, ale czyni, bo większym świadectwem były czyny Abrahama niż to, co mówił, o tym, co mówił. Nie mamy informacji na ten temat. Masz rację, bo po owocach poznamy, czyli to owoc jakby daje tutaj tą namacalną sprawę. Ja się zastanawiałem, jak to było dzisiaj czytane. Dlaczego Stwórca, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nazywa Izaaka, czyli 21 rozdział, 12 werset, druga część, wysłuchaj jej prośby, bo potomstwo Izaaka będzie nazywane twoim. Pierwszy był Ismael, tak? A tutaj, że potomstwo będzie nazywane twoim i w 22 rozdziale, 12 wersecie mamy takie określenie: otom się bowiem przekonał, druga część tego wersetu, że czcisz Boga i nie odmówiłeś mi nawet swojego syna jedynaka. Przekład poznański, syna jedynaka. Dlaczego tak to jest ujęte? Bo ci po Ismaelu się mówią, że Abraham jest ich ojcem, a tutaj jest jakby zaprzeczenie tego. No ale to wtedy najwidoczniej był inny zwyczaj. Ci, którzy byli uznani przez ojca, ci byli jego dziećmi, jego potomstwem, jego synami. Bo to, że odprawił Ismaela z matką, oznaczało, że jakby no,
przestaje być jego dziedzicem. Jeżeli nie jest dziedzicem, no to nie dziedziczy, czyli jakby no nie jest w rodzinie. Czyli jednak to, że Sara była pierwszą prawomocną, że tak powiem, żoną, miało większe znaczenie. Czyli nie tak jak dzisiaj w prawie jest, że wystarczy biologiczne pokrewieństwo i już mi się jakaś część spadku należy, ale tam o dziedziczeniu decydowała wola właściciela, tylko i wyłącznie. Czyli taki testament, można powiedzieć. Taka wola już za życia. Taki testament, taka wola za życia. No właśnie, bo to też jest ciekawe, no bo dzisiaj to była w ramach alimenty, tak, oskarżyli, że to jest jego syn, a on tu mówi, to już nie będzie mój syn. Nie będzie. I moje potomstwo tylko jest Izaaka, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ci, którzy się urodzili z Izmaela, mówią, że Awram jest ich ojcem. Słyszeliście to kiedyś? Bo ja to słyszałem. Chyba nawet w Koranie jest o tym wzmianka. Ale to niech znawcy Koranu się wypowiedzą. No ale co chciałeś przez to powiedzieć? No, że zastanawia mnie ten zwrot. Dlaczego tutaj jest syn jedynak w kontekście, że są współcześnie nawet ludzie, którzy mówią, że naszym ojcem, czyli potomkiem jest Abraham, a tutaj jest to jakby z zaprzeczeniem, tutaj jest potomek potomstwo z Izmaela jest odcięte w pewnym sensie i tego dziedzictwa nie ma w tej linii. Czyli chcesz jakby takie podobieństwo wykazać, że będą ci jakby dziećmi bożymi, którzy przez Boga będą za takich uznani, a nie powinowactwo od Abrahama. No właśnie, nie krew, bo tutaj później mamy w Jeszule już to gdzieś to było. Rodzaju 22:18. Przeczytajmy sobie, bo to jest w kontekście właśnie tego, tej przyszłości dalekiej. Przekład poznański, wszystkie zaś narody ziemi, czyli 22 rozdział 18 werset, wszystkie zaś narody ziemi doznają błogosławieństwa za pośrednictwem twojego tutaj poznańska potomstwa, za to, że posłuchałeś mego rozkazu. Przeczytajmy sobie ten sam werset, przekład gdański na przykład. I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi, dlatego żeś usłuchał głosu mego. Czy tu chodzi o stricte fizyczność potomstwa? Czy tutaj nie jest mowa o nasieniu potomku, tym błogosławionym, który miał wyjść z nasienia później Dawida, zasiąść na tronie Dawida? Czy tutaj Stwórca nie mówi na kilku poziomach o tym nasieniu, a głównie o tym duchowym nasieniu? Że ci, którzy uwierzą w to nasienie fizyczne potomka po Abrahamie, po Dawidzie, czyli po temu Hamaszijach, to będą błogosławieni. Dlatego wracając do ten mój będzie dziedziczył, ten będzie jedyny syn, ma związek chyba z tym, co tu jest powiedziane. Galacjan, zobaczmy, 3 rozdział. 6 do 8, w zasadzie do 11 można przeczytać też. Trzeci rozdział, 6, przekład gdański.
jako że Abraham uwierzył Bogu i przyczytano mu to ku sprawiedliwości, widzicie wtedy, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahamowymi, a upatrzywszy to pismo, iż z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem odpowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą błogosławione wszystkie narody. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wiernym Abrahamem, albowiem ile ich jest z uczynków zakonu, pod przekleństwem są, bo napisane: przeklęty każdy, który by nie został we wszystkim, co napisane w księgach zakonu, aby to uczynił. A iż przez zakon nikt nie był usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czy tutaj Szaweł nie pisze, że tak, sam zakon nie usprawiedliwia, bo to Stwórca usprawiedliwia. Sam zakon, jak ktoś się fiksuje, że zakon, jak będzie czynił tą sprawiedliwość, to go usprawiedliwi. Tutaj Szaweł go prostuje, że to nie zakon usprawiedliwia, tylko Stwórca usprawiedliwia. Przez wiarę się usprawiedliwiasz, bo wierzysz Stwórcy, że daje prawo, które prowadzi do sprawiedliwości. I tą wiarę, to potomstwo, tutaj Paweł w szerszym kontekście mówi o tym nasieniu, czyli o Jeszule Mesjaszu, Hamaszijach. Wszystkie narody. Czyli fizyczne nasienie i wiara w to fizyczne nasienie powoduje błogosławieństwo dla każdego, kto wierzy, że to jest nasienie, to ten obiecany Mesjasz i wiara w Niego, że Bóg go ustanowił Panem i Królem, to usprawiedliwia. Ale nie tylko to, że sama wiara, sama deklaracja, bo tutaj Abraham uwierzył, ale musiał uczynić czyn. Pierwszy to był obrzezanie się i wszystkich mężczyzn z jego domu, a drugie to był czyn, że swojego syna nie wstrzymał się złożyć w ofierze. Bo wielu, jak ja zauważyłem, wielu zatrzymuje się to, że w tym momencie, że trzeba tak uwierzyć, mieć wiarę jak Abraham i to tylko wystarczy wierzyć w Jezusa, że jest Panem i Królem, i taki pusty frazes powstaje. Natomiast ta wiara się przejawiała w czynach. To, co później mamy przez Jakuba napisane: pokaż mi wiarę, a ja ci pokażę swoje uczynki. To jest dla niektórych ludzi trudne do zrozumienia. Bo o czym chcę powiedzieć? Bo tutaj Paweł porusza ciekawą rzecz. To jest trudne do zrozumienia i może trzeba to jeszcze trochę pogłębić, bo najpierw była wiara z uczynków, czyli wypełnianie zakonu, wypełnianie prawa. Potem przyszedł Chrystus i pokazał, że nie wszystko jest takie, i zostało przetłumaczone, zinterpretowane na współcześnie, że przyszedł Chrystus i powiedział, że nie trzeba nic robić, co jest w prawie powiedziane, ponieważ wystarczy wszystkich miłować, bo najważniejsze jest przykazanie miłości. Ale prawo, Tora mówi: miłuj Boga i miłuj bliźniego. Tak. A miłuj Boga jest rozwinięte tak, 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 a bliźniego tak, 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 tak. Tak. No właśnie to jest ten paradoks. Zacytował zakon, a jeżeli cytował zakon, to nie powiedział nic wbrew niemu. Nie zdewaluowało się to, co jest w prawie powiedziane, czyli że mamy pewne rzeczy wykonywać. Tylko na tym polega wiara. Poprzek temu nowej interpretacji, że wystarczy tylko
cudzysłowie, deklaracja. Umiłować się, czyli mieć dowolność co do czynów. Tak. Mieć dowolność. A ty, no i w pewnym sensie można to tak zrozumieć, bo czyn nie może jakby dobre postępowanie być zaszeregowane od do. Że są różne w danym czynie, są różne niuanse, ale to nie jest zwolnieniem od tych podstawowych zasad postępowania. Czyli na przykład szabat. Mamy zachowywać szabat, ale jak się komuś krzywda dzieje w szabat, to mamy też komuś pomóc. I Chrystus pokazywał, że nie można prawa traktować od do. No właśnie, to pokazał. Właśnie tu sedno... Dzisiaj większość denominacji propaguje inne podejście i powoduje zwiedzenie ludzi. Bo każdy wybierze dla siebie to, co jest mu wygodniejsze. A nie chodzi o to, żeby wybrać dla siebie coś, co mu jest wygodniejsze, tylko żeby zrobić tak, jak Bóg chce. To jest podstawowa różnica. Życie i wiara to nie jest kwestia tylko wyboru, bo to jest ładne nabożeństwo, bo jest fajne kazanie, bo nie wiem, śpiewanie, bo wyjazd, to nie o to chodzi. I w tym, żeby się nie zgubić, żeby nie zatracić tego sedna, jak mamy postępować, bo to ani nie mają być same uczynki, ani ma nie być sama wiara, tylko jedno i drugie we właściwym wymiarze. Tak, sedno tutaj, co powiedziałaś, że sama w sobie przestrzeganie szabatu i prawa jest tym właśnie uczynkiem w pewnym sensie. No, ciała to źle, bo ja rozumiem uczynki ciała na innym poziomie. Może inaczej. Przeczytajmy jeszcze raz to, co ja tutaj cytowałem, Galacjan 3,11 przez przekład gdański. Galacjan 3,11, chyba był otwarty. A iż przez zakon nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem. O ten zwrot. Przez zakon nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem. Bo chodzi, dam taki przykład, żeśmy zrozumieli, o czym tutaj Paweł pisze. Sam zakon nie usprawiedliwia. To Bóg usprawiedliwia. Zauważmy tą różnicę. To Bóg, bo On jest źródłem. Źródło usprawiedliwia. Stwórca nieba i ziemi usprawiedliwia. On tylko jest w stanie usprawiedliwić. Zakon tylko wskazuje, gdzie jest grzech. Nic więcej. To, co Paweł w innym miejscu mówi. Gdyby nie zakon, nie wiedziałbym, co to grzech. Prawdę tam pisze. Ale tu też pisze prawdę, że sam zakon nie usprawiedliwia. Bo jeżeli ktoś się zafiksuje, że będzie przestrzegał to, tamto, to zakon stanie się Bogiem, źródłem. I przykład inny, żebyśmy mogli to zrozumieć. Biblijne święta. Ja obchodzę biblijne święta. To jest bardzo zwodniczy zwrot, bo nie oddajemy chwały Stwórcy, który dał te święta, które są zapisane w Biblii. Bo biblijne święta, nawet jak to jest skrót myślowy, to ujmuje chwałę Bogu. I w pewnym sensie ta Biblia, biblijne nauczanie, biblijnie wierzący i ta Biblia w pewnym sensie staje się sama w sobie bóstwem, Bogiem. Nie Stwórca, który daje, który poucza, który wskazuje, który naucza, który popycha, który przemawia, który zbawia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czy dosyć jasno zrozumiałem, wypowiedziałem, gdzie jest ta różnica, że też w innych miejscach mówiłem, że jak ważne jest nie używać pewnych skrótów myślowych.
jak zwróćcie uwagę na Szawła, wykształcony rabin, poczytajcie sobie wypowiedzi Szawła, gdzie jeżeli chodzi o oddanie chwały, on nie używa skrótów myślowych. On oddaje chwałę Stwórcy. Jasno i klarownie mówi o tym. Zawsze. Dlatego uważam, że pewne rzeczy, tak jak Biblia sama w sobie, stała się pewnym bóstwem. Te zwroty Biblii niewierzącym, wiem o co chodzi mniej więcej, tak? Każdy mówi, no przecież no wiem, że no Biblia nie jest Bogiem, że to Bóg dał, ale w tym momencie, jak to używamy tego zwrotu, skrótu myślowego, to ujmujemy chwałę Stwórcy. I w pewnym sensie ta Biblia, nie Stwórca, który ją dał, żeby zostało coś zapisane, tylko sama Biblia, sama książka staje się bóstwem. Przez to, że nie oddajemy chwały wiekuistemu. To jest ta różnica. Dlatego zakon sam w sobie nie usprawiedliwia. O tym pisze Paweł. I to, no, jak jesteśmy pod różnymi dogmatami, to trudno to zrozumieć. Zresztą Paweł pisze o kilku rodzajach zakonu, czyli prawa. I naprawdę się trzeba wczytać w Pawła, żeby zrozumieć, o co chodzi. W każdym razie wiara zawsze jest poparta uczynkiem, czyli musi wydać swój owoc. I wiarą na przykład abrahamową być w wierze abrahamowej, czyli wejść do jego społeczności, jest też jednym ze znaków. Obrzezanie. Ale to już inna kwestia, to już mówiłem kilka razy. I potomstwo. No, ja się też zastanawiam, bo tutaj też chcę poruszyć jeszcze a propos Ismaela ten werset rodzaju 21:14. Tu już kiedyś Brataszek o tym mówił, ale chyba to w prywatnej takiej rozmowie, że tutaj przeczytajmy sobie rodzaju 21:14, jak to niektórzy tłumaczą ten werset, bo przykład świadkowy, czytaliśmy: Abraham wstał więc wczesnym rankiem, wziął chleb oraz bukłaki wody i dał to Hagar, wkładając to na jej barki, czyli tą wodę i te bukłaki z wodą i ten chleb, jak również dziecko. Czyli tutaj kreśli nam się obraz, że on to wszystko włożył na grzbiet, na barki tej kobiety, Hagar. No i jest tutaj taka interpretacja, że to był jeszcze jeden syn Hagar, jakiś mniejszy. Natomiast czy to był jeszcze jeden syn, trudno powiedzieć, bo dalej, jak czytaliśmy, jest tylko mowa o jednym synu. Tutaj jest kilka wersetów. Wstań, podnieś chłopca, ujmij go za swoją rękę. Jest tylko mowa o jednym. Tym bardziej, że Ismael w tym czasie, gdy Abraham odprawia Hagar, miał co najmniej, bo 13 lat miał. Gdzie to było? 13 lat miał, jak został obrzezany. Czyli rodzaju 17:25, a Ismael, jego syn, liczył lat 13, kiedy dobrze zadał mu na pletek. Wiemy, że rok mija, zanim Sara urodzi, czyli minimum 14 lat miał Ismael. I teraz pytanie, co włożył jej na ramiona? Bo niektóre przekłady mówią, ten 14 werset, na przykład 1000 latka 2, mamy otwarty? Mamy. 1000 latka 2 mówi, że wkładając na jej barki tę wodę, bukłaki i chleb, i wydali ją wraz z dzieckiem. Jest inaczej to przetłumaczone. To jest przynajmniej 14-letni młodzieniec. Przepraszam, mogę zabrać tak głos? Tak, tak, bo ty kiedyś o tym mówiłeś, tak. Interlinearny, i tu jest, przeczytam po polsku, to
dosłowne tłumaczenie. I wstał wcześnie Abraham rankiem i wziął chleb i bukłak wody i dał Hagar, włożył na barki jej i dziecko i odesłał ją i poszła błąkała. Tu jest tak weet, czyli i hajelet, czyli tak jakby włożył i dziecko, weet, czyli i spójnik. Mhm. No właśnie, i ja się zastanawiam w kontekście tym szerszym, że mamy to sformułowanie syn jedynak, potomstwo Izaaka będzie nazwane twoim potomstwem i ten Izaak miał już nie być potomstwem i się zastanawiam właśnie, czy to włożenie tego dziecka nie był jakiś to zwyczaj. To jest moje przypuszczenie. No właśnie ja chciałam powiedzieć, że on wkłada to dziecko, że się zrzeka, bo pamiętajmy, że głowa rodziny był bo to Biblia przedstawia, że on jest właścicielem wszystkiego, nawet ludzi, tak? To jest jego własność. Żona jest jego własnością, dzieci są z niewolników urodzone, czy z kogokolwiek, to jest jego własność. Jak niewolnik chce odejść, to może sobie iść, dzieci zostają, tak? Czy żona nawet zostaje. Tak w ogólnym, szerokim znaczeniu. I Ismael należy do niego. Chcąc, nie chcąc, jako głowy rodziny. I teraz, czy to nie był pewien zwyczaj, pewien gest, gdzie, tak jak Sara mówi, urodzisz na moich kolanach i to będzie mój, uznane za moje potomstwo. Znowu gest jakiś. Czyli urodzisz na moich kolanach, to dziecko będzie moje wtedy. Czy jakiś zwyczaj. I tak samo, czy tutaj nie mamy mowy o pewnym zwyczaju zrzeczenia się, że to dziecko teraz należy wyłącznie do ciebie, do Hagar. Dlatego tu mamy, że wkłada to dziecko jakby na jej barki, na nią. Teraz ty dźwigasz ten ciężar opieki tego nad tym dzieckiem. Bo to jest bardziej sensowne, że bo my dzisiaj no to traktujemy to inaczej, ale gdybyśmy w dzisiejszym całkowitym rozumieniu, no to Abraham powinien powiedzieć, no to ja jeszcze ci to i będę płacił alimenty. Tak, mieszkaj sobie tam gdzieś, ja ci będę wysyłał transporty z pożywieniem. Natomiast tu jest całkowite oddanie tego dziecka Hagar. I uważam, że tutaj jest właśnie ten gest wsadzenia na jej barki, że teraz ty nieś ten ciężar. Nieś, jesteś tym, który niesie, jakby odpowiada za jego życie. Tak ja to widzę. Tym bardziej, że w szerszym kontekście mamy, że później od Abrahama Izaak będzie synem jedynak, syn jedynak nazywany i że z jego potomstwa tylko on będzie nazwany twoim potomstwem. To jest wszystko razem, jakby wtedy logicznie się uzupełnia. Dobrze, coś jeszcze w tej parszy? Tu można by poruszyć, ale nie dzisiaj może, bo tutaj mamy werset 20 rodzaju, 20 werset 3. Lecz tej samej nocy Bóg ukazał się Abimelekowi we śnie. Stwórca bardzo często przemawia we śnie. Jeden z częstszych kanałów łączności, ale to nie na dzisiaj, to jest szeroki temat, jak to jest sny, jak wyglądają, jak Bóg się komunikuje przez sny. Ale taki jest jeden z kanałów informacyjnych ze wszystkimi. Abimelek tutaj jest tym przykładem. A patrzyliście, interesował was ten tamaryszek? Że Abraham zasadził tamaryszek? Co to jest? Drzewo.
33 werset 21 rozdziału. No jest, jak ja patrzyłem, 50 czy 70 różnych rodzajów czy gatunków tamaryszku. Różne są. W każdym razie korę się tam wykorzystuje do jakichś leczniczych spraw. Jakieś niektóre gatunki są bardzo takie no zaborcze, wypierają rodzime rośliny. Też ciekawa rzecz jest, że on wszędzie rośnie, nawet na piasku. W słonej ziemi nawet rośnie. To jest taka roślinka. Natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz poruszyć. 21 rozdział, 8 werset. Tu jest o Izaaku mowa. Dziecko rosło i zostało odstawione od piersi. W dniu odstawienia Izaaka od piersi Abraham wyprawił wielką ucztę. Co to był za dzień? Takie spóźnione urodziny? Czy komunia? W każdym razie to jest dzień, który jest jakąś radością, tak? Dzisiaj się tego nie kultywuje. Są inne zwyczaje dziwne, urodzinowe i tak dalej. Imieninowe. Tu jest inny zwyczaj pisany. Nikt o tym nie mówi, o tym zwyczaju, że tu sługa Najwyższego ucztę wyprawił z okazji, że dziecko odstawione zostało od piersi. Czyli, że minął okres pokarmu mlecznego. To jest ciekawy też fragment w tym znaczeniu obchodzenia różnych imprez. Dlaczego inni, niektórzy prą do tego, co świat propaguje, a tego, co w Biblii nie kultywują. No ale to już jest inna historia. Dobrze, coś jeszcze, bo byśmy zrobili przerwę. Czy coś jakieś ciekawe jeszcze w tej parszy? Chyba nie. Jeszcze coś mi się przypomniało, jak żeśmy czytali. Bo tutaj Izaak zostaje złożony w ofierze na pewnym wzgórzu, który Bóg wskaże. I teraz pytanie, bo niektórzy mówią, że to jest... to wzgórze Golgoty, co później to się nazywa Golgotą, to miejsce. Czyli wzgórze gdzie Jerozolima stała, tak, i tam ten boczny takie część tego wzgórza, co Golgota. Skąd czy ktoś wie może, skąd taka interpretacja jest, że to jest to samo wzgórze? Bo tutaj to wzgórze ma nazwę, Jahwe ukazuje się na górze, Jahwe widzi, tak? Tu konkretna nazwa jest, która, no, jak sobie po hebrajsku weźmiemy, to ona brzmi, nic fonetycznie nawet nie ma wspólnego. Gdzieś tu mam transliterację. To jest Jahwe Jerich, Jerech. Ja muszę powiedzieć, że z takim tłumaczeniem, że to wzgórze Golgoty, to się nigdy nie spotkałem. Natomiast w wielu komentarzach zarówno wyznawców judaizmu, jak i protestantów, to zazwyczaj utożsamia się z górą, górę Moria, z tą górą, na której później została zbudowana świątynia i na której teraz znajduje się. No wiadomo, muzułmańskie obiekty. Mhm. No właśnie, bo ja spotkałem się, że to jest ta złożenie tej ofiary Izaaka, to jest ten pierwowzór miejsca i tej ofiary, że ojciec składa syna. I że to jest to samo miejsce. Natomiast no, w tej pierwotnej nazwie Abraham, no nic nie wskazuje na to, że to jest
to samo wzgórze. Jakieś w Kanaanie, no. Może tak być, no ale... No, dlatego ja tutaj szukam różnej informacji, gdzie... Bo tak, rodzaju 22.2 mamy, idź do... Weź swego syna Izaaka, którego tak miłujesz, idź do ziemi Moria i ofiaruj go tam na całopalenie na jednej z gór, którą ci wskażę. No, wiadomo, że te góry jako Moria, tak? Ziemia Moria, góry Moria, ale też wzgórza, poszczególne wzgórza miały też swoją nazwę. Współcześnie też mamy ogólną nazwę Sudety, Karpaty czy Kaukaz i nazwy poszczególnych gór też mamy osobno. To się tutaj nic nie zmieniło. Natomiast no, tutaj Abraham nazwał tą górę Jahwe widzi. Stąd jeszcze dzisiaj się mówi, Jahwe ukazuje się na górze. Czyli ta nazwa długo funkcjonowała. No to jest ciekawy temat, jak się gdzieś natkniemy na to, to... Poczekajcie, bo tutaj mamy druga kronik. Otwórzmy sobie, druga kronik 3.1, tu w odnośniku. Coś jest. Druga kronik, trzeci rozdział, pierwszy werset. Przekład poznański. I tak zaczął Salomon budować dom Jahwe w Jeruzalem na górze Moria. Może na górach Moria, która została wskazana jego ojcu Dawidowi na miejscu, które Dawid przygotował na klepisku Ornana Jebuzyty. I może stąd jest ta interpretacja, z tego wersetu, że to jest ta sama góra. Natomiast Moria jest to ogólna nazwa, tak? Gór Moria. Tam jak weźmiemy mapę, to tam jest już teren górzysty. Jerozolima, to wzgórze, na którym stała Jerozolima, jest jedno z nich, z tych wzgórz. Ale może jest w tym, no, może być to też i prawda, no. Nie twierdzę, że nie. Chciałem dowiedzieć się, skąd to wynika, taka interpretacja. Może to być całkiem uzasadnione, że to jest to samo miejsce. Jako pierwowzór złożenia ofiary Izaaka, Abrahama przez... Abraham złożył, chciał złożyć Izaaka, to może być to miejsce. Dobrze, zróbmy przerwę. Do usłyszenia.